Nie było, proszę Państwa, gratulacji dla prezydenta własnego kraju. Są za to życzenia i hołd Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dla nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego zastępcy. Na wejściu do Urzędu Podatników witają ogromne zdjęcia przywódców naszych sojuszników i dwie amerykańskie flagi. I naszymi gośćmi są teraz marszałek województwa, który, jak rozumiem, zdecydował o tym właśnie wizerunku wejścia. Marek Woźniak, dobry wieczór, panie marszałku, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie dyrektorze, dobry wieczór państwu. A przy naszym drugim telefonie przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przewodniczący Zbigniew Czerwiński. Witam pana przewodniczącego również serdecznie. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie marszałku, zacznę od pana, jeśli można, bowiem znam ludzi, którzy są, no, można powiedzieć, sympatykami Platformy Obywatelskiej, ale jak zobaczyli to, co wywiesiliście państwo na wejściu do urzędu, to najpierw nie dowierzali, a później sprawdzali w kalendarzu, czy właśnie mamy prima aprilis. A okazuje się, że pan tak na poważnie, tak? Bardzo na poważnie i trochę się nie ukrywam, dziwię, bo nie mówimy o jakimś dziwnym państwie, którego przywódca obejmujący dzisiaj swoją kadencję jest przedmiotem tego wyrażenia sympatii, nie hołdu, tylko sympatii i przyjaźni, tylko nasz kluczowy strategiczny partner, który jest numerem jeden w polskiej polityce zagranicznej. I z mojego punktu widzenia wyrażenie tego rodzaju sympatii wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych jest zgodne z polską racją stanu, zwłaszcza że rządząca dzisiaj Zjednoczona Prawica niestety postawiła wszystkie żetony w tej grze wyborczej na Donalda Trumpa i on przegrał. I teraz trzeba bardzo szybko podjąć działania, żeby z nową administracją amerykańską nawiązać dobre stosunki, przyjazne stosunki, żeby jakiekolwiek wątpliwości czy Polska jest nadal tak aktywnym i tak zdecydowanym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zostały rozwiane. Mm-hmm. Dodam jeszcze, że ten gest przyjaźni i sympatii jest związany również z tym, że mamy w Wielkopolsce nie tylko wysunięte dowództwo 5. Korpusu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych, ale też wielką bazę lotniczą w Powidzu. Mamy wielu amerykańskich urzędników wojskowych, żołnierzy. No i myślę, że im się też należy taki gest, że tak powiem, sympatii wobec nowego prezydenta ich kraju. I nie ma tutaj absolutnie nic złego w tym, a zwłaszcza mówienie o jakimś hołdzie, o czymś takim jest dość dziwne. Rozumiem. Panie marszałku, otóż znalazłem takie reakcje na tę inicjatywę państwa. Zaczyna się kult jednostki i lanie wazeliny. Jeden z tytułów prasowych. Czy ta aranżacja przekracza granice partnerskiej dyplomacji i czy nie przywodzi przypadkiem na myśl mlocznych skojarzeń? To pytanie kolejne przez jednego z redaktorów. Oznaczone zdjęciem zresztą obok, umieszczone obok tego waszego zdjęcia, umieszczone drugie zdjęcie Bieruta, Stalina i Lenina z hasłem Niech żyje Sojusz Robotniczo-Chłopski. Takie skojarzenia ludzie mają. Czy tak o taki PR właśnie urzędowi marszałkowskiemu powinien, Urząd Marszałkowski powinien zabiegać, włodarzy naszego województwa, czy powinien zabiegać o taki właśnie PR, panie przewodniczący? No, muszę powiedzieć, że ja jestem ogromnie zaskoczony, bo jeszcze niedawno Platforma Obywatelska była bardzo wstrzemięźliwa wobec opcji atlantyckiej, mówiąc, że tu są nasze interesy. Sojusz w Europie jest podstawą naszego bezpieczeństwa. To jest oczywiście bzdurą. I w odróżnieniu od Marka Woźniaka, niezależnie od tego, czy prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump, czy Joe Biden, jakby w interesie polskim jest posiadanie jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest po prostu żenujące. Czyli pan się cieszy z tej inscenizacji, tak? Tak, oczywiście. Jakby cieszę się, że pan marszałek dołączył do opcji atlantyckiej. Myślę, że Platforma Obywatelska również, bo to jest podstawa naszego bezpieczeństwa militarnego, mając takich sąsiadów. I to jest element pozytywny. Natomiast no, nie mamy takiego zwyczaju, żeby wywieszać, bo gdyby była wizyta planowana prezydenta Joe Bidena, no to wtedy jeszcze byłoby to jakieś uzasadnienie. Tak jest to trochę groteskowe, mówiąc najbardziej łagodnie. Natomiast w tym element pozytywny jest taki. Cieszę się, że pan marszałek Woźniak i Platforma Obywatelska dołączyła do opcji atlantyckiej i że będziemy wspólnie dbali o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale od kreowania polskiej polityki
jest prezydent Rzeczypospolitej i rząd Rzeczypospolitej. Ale przychodzą, panie przewodniczący, w obronę pana marszałka, przychodzą internauci na Twitterze, na przykład piszą tak: czyżby marszałek Marek Woźniak miał transatlantyckie aspiracje, albo od kiedy Wielkopolska jest stanem USA, albo jeszcze inny, powstańcy wielkopolscy w grobach się przewracają. To tylko te, które nadają się oczywiście do cytowania na antenie publicznej rozgłośni. Panie redaktorze, jeszcze jeden komentarz. Był bardzo fajny taki film kiedyś, dawno, ale teraz lecą powtórki Alternatywy 4 i tam słynny, genialny aktor Roman Wilhelmi jakby przygotował taką tablicę: witamy gospodarzy dzielnicy, witamy gospodarzy kraju, witamy gospodarzy świata. Także mam nadzieję, że teraz będziemy mieli taki zestaw dyżurny. Jak, nie wiem, ktoś zostanie nowy kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, to też coś takiego wywiesimy. Panie marszałku, bardzo proszę, bo chciał pan skomentować te cytaty, jak rozumiem, tak? Znaczy, ja z dużą uwagą czytam wszelkie wpisy i na Facebooku i te wszystkie głosy i muszę powiedzieć, że pokazuje to bardzo dużą różnorodność naszego społeczeństwa w postrzeganiu pewnych kwestii. Mhm. Tylko muszę powiedzieć, że z dużym niepokojem te wszystkie elementy takie żartobliwe odbieram, bo tak naprawdę mówimy o bardzo poważnej rzeczy. Mówimy o polskiej racji stanu, o odbieraniu Polski jako kraju będącego sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, kraju, który jest w rodzinie krajów demokratycznych, które jednak chcą zadbać o bezpieczeństwo świata. I to naprawdę nie jest przedmiot do żartów. Ja to odbieram ze smutkiem, że to jest przedmiot żartów, że te odwołania gdzieś do jakichś tradycji perelowskich, stalinowskich, jakichś innych. Bo to jest pewnym, tak powiedziałem, wyrażenie pewnej sympatii. Nie ma w tym nic złego. Jeśli przyjeżdżają do nas ambasadorzy różnych krajów, wieszamy flagi tych krajów. Jeśli są jakieś ważne rocznice, jak mieliśmy 15-lecie członkostwa w Unii Europejskiej, też podkreślaliśmy ten związek z Unią Europejską i to 15-lecie. Rozumiem, że jeśli przyjeżdżają, czy pan się spodziewa wizyty pana prezydenta Bidena, że wywiesza pan takie flagi na wejściu? Natomiast co do powstańców wielkopolskich, to chcę przypomnieć, że dzięki postawie Stanów Zjednoczonych, między innymi Wielkopolska wróciła do Polski, dzięki powstańcom oczywiście, ale również dzięki postawie kluczowych wówczas krajów przy stole, które decydowały o tym, jak te granice będą wyglądać i czy te zdobycze powstańców zostaną uznane. Więc nie kpijmy sobie w tego rodzaju sytuacji. Panie marszałku. Kpić sobie można ze wszystkiego i dzisiaj wszyscy lubią sobie ze wszystkiego kpić, ale mówimy o sprawach naprawdę poważne. Proszę mi wierzyć, wybrałem takie bardzo grzecznościowe, wydaje mi się, te cytaty, oczywiście są, jest ich więcej. Nie wszystkie nadawały się do cytowania na antenie, tak jak mówiłem. Ale ja to widzę w ten sposób. Jeśli przedstawiciele administracji amerykańskiej odbiorą chociaż najdrobniejszy sygnał, że w Wielkopolsce, w regionie, w którym przybywają wojska amerykańskie, jest bardzo przyjazna wobec nich atmosfera, i czujemy się jak przyjaciele. I nie jest prawdą, że opcja euroatlantycka. Ja bym chciał tylko, żeby Biden zbudował uczciwy trójkąt: Unia Europejska, Polska, Stany Zjednoczone, bo dotychczas polityka była taka, że raczej Trump wspierał rozłamowe elementy w Unii Europejskiej. Ja bym chciał, żeby to była pełna zgoda w tym układzie Bruksela, Waszyngton, Warszawa. I to wtedy będzie gwarancją naszego bezpieczeństwa na długie lata. W mailu... Naprawdę nie... Rozumiem, panie marszałku. No więc na poważnie teraz kolejny fragment pana maila rozesłanego do mediów uzasadniającego właśnie tą wystawkę. Otóż czytamy w nim tak. Nie jest obojętne, jaki jest ten wizerunek, czy to odpowiedzialny polityk przywiązany do demokratycznych wartości, konsekwentnie stający w obronie praworządności i praw obywatelskich, czy zapatrzony w siebie narcyz, przeświadczony o swojej nieomylności i prawie do narzucania swojej woli wszystkim innym. Oczywiście w żaden sposób nie odbieram panu marszałkowi ani nikomu prawa do oceniania, jak rozumiem, w tej drugiej części wypowiedzi Donalda Trumpa, ale chciałem zapytać, czy pan marszałek ma na myśli gigantyczne kontrakty, na przykład na Ukrainie, za które po wszczęciu śledztwa doprowadził Joe Biden do dymisji prokuratora generalnego. Nie wiem, czy pan słyszał o tym, czy może na przykład wtedy, gdy jego syn odbierał 20-milionowe roczne prowizje
dotacje od chińskich firm, wpłacając na pieniądze na fundusze inwestycyjne. No nie jest to taka czysta, klarowna postać, jaką pan ją próbuje zaprezentować Wielkopolanom. Ja odnoszę się do tych deklaracji, które zostały wypowiedziane, bardzo zdecydowanych deklaracji mówiących o przywiązaniu do praworządności, o niezawisłości sędziowskiej, o kwestiach związanych z prawami człowieka, które są bardzo jasno wypowiadane. I te deklaracje nowego prezydenta przyjmuję z aprobatą i radością. Natomiast jaka będzie ta prezydentura, bo na pewno nie będzie łatwa wobec sytuacji na świecie. Zobaczymy. Natomiast no jest to pewna inwestycja również w polskie bezpieczeństwo i chciałbym, żeby jak najszybciej odbudować absolutnie dobre stosunki z nową administracją amerykańską, bo po prostu zaczyna swoją historię i obyśmy byli tam mile widziani i traktowani jako przyjaciele. Dla równowagi, panie przewodniczący, jak panu się podobają te uzasadnienia pana marszałka? Ja powiem tak, powtarzam, że w odróżnieniu od pana marszałka, jakby ja jestem zwolennikiem jak najlepszych relacji polsko-amerykańskich, niezależnie od tego, czy rządzi tam prezydent, do którego mam sympatię, czy nie. Natomiast z tej wypowiedzi było, że to, że był prezydent Trump, z którego poglądami się nie zgadzam, to te relacje mogą być chłodne, nijakie. Otóż nie. Relacje muszą być jak najlepsze i mamy kontynuować te działania, które zostały podjęte, czyli zwiększenia obecności amerykańskiej na terenie Polski. W związku z tym moje poglądy są dalekie od poglądów pana Joe Bidena. Natomiast uważam, że jest przywódcą naszego strategicznego sojusznika i po prostu musimy dążyć do jak najlepszych relacji. Natomiast mówię, budując te relacje, naprawdę ten fakt wywieszenia tego baneru ma stosunkowo niewielkie znaczenie. Natomiast jakby znacznie więcej w tej chwili robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Prezydent Rzeczypospolitej, żeby te relacje, które zostały dzięki relacjom z prezydentem Trumpem wprowadzone na znacznie wyższy poziom, przynajmniej na tym poziomie pozostały, albo się pogłębiły. Czy tylko troszkę się nie ośmieszamy taką wystawką, ale to jest osobny, tak, to jest, osobny temat. Pan marszałek zupełnie inaczej to przedstawia, ja to rozumiem. Pan marszałek no, niestety nie ma kompetencji do kreowania polskiej polityki zagranicznej. Tak? W związku z tym, ja jeszcze chciałem, jeśli panowie... Wyszło, ja wierzę, że pan marszałek miał dobre intencje, ale wyszło dość groteskowo. Ja jej nie kreuję, tylko ją realizuję. Tak jak powiedziałem, politykę zagraniczną tworzy rząd, natomiast w pełnej zgodności z tym, co tworzy rząd, działa, że tak powiem, szereg najróżniejszych podmiotów, które są wewnątrz realizacji tej polityki zagranicznej. Również samorządy regionalne realizują politykę zagraniczną zgodną w 100% z polityką rządu w zakresie swoich możliwości i kompetencji. To robimy nie od dzisiaj, tylko od początku, jak powstały samorządy regionalne. W najróżniejszych polach i to jest fakt. Także to rozumiem. Panie marszałku, pan mówił o tym, że liczy na to, że może gdzieś to w jakiś sposób dotrze do Białego Domu, że jednak jest taki region, w którym jest dowództwo amerykańskie, który życzliwie przyjmuje prezydenturę Joe Bidena, ale zastanawiam się też, jak mogą to odebrać miliony Amerykanów, ponad 76 milionów, którzy oddali głosy na Donalda Trumpa, wśród których pewnie też nie brakowało przecież licznej w Stanach Zjednoczonych Polonii amerykańskiej, jak oni mogą na to zareagować, na tak jednoznaczne dość stanowisko. Ale może pan, jeśli zechce, to się ustosunkuje do tego. Natomiast ja chciałem jeszcze jedną kwestię poruszyć, o której pan mówił też, o prawach wolności, bo jest cały bogaty program Joe Bidena, który pan przyjmuje z taką radością, jak rozumiem. Ale czy widział pan na przykład jedną z pierwszych nominacji na ministra zdrowia, którym zostaje osoba no, zmiennopłciowa, Rachel Levin, facet, ojciec dwójki dzieci, który w wieku 54 lat postanowił zostać kobietą. Ja nie chcę recenzować sceny politycznej amerykańskiej. Ja powiedziałem bardzo wyraźnie. Witamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiążemy nadzieję na dobre relacje polsko-amerykańskie, na to, że będzie nas wspierał w naszych aspiracjach o zwiększenie bezpieczeństwa w tym regionie Europy.
Natomiast niewątpliwie dobrze przyjmowane są deklaracje dotyczące zachowania głównych zasad demokracji, zwłaszcza niezawisłości sędziów, bo to bardzo wyraźnie eksponował. I tyle. I to jest jakby ta kwestia, którą tutaj chcę jak najwyraźniej podkreślić. I naprawdę nie chodzi o to, żeby to dotarło do Białego Domu. Nie mam takich aspiracji, żeby prezydent zauważył naszą... Dochodziły inne informacje z Polski do niego, więc kto wie. Chodzi o to, tak powiedziałem, żeby nasi goście, chociażby administracja wojskowa amerykańska, która jest tutaj na naszym terenie, miała przekonanie, że jesteśmy absolutnie życzliwi dla nowej administracji amerykańskiej, również dla naszych gości, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. I to tak, jest jakby... Panie Marszałku, to tak jakby pan zakładał, że wśród tych żołnierzy nie ma tych, którzy głosowali na Donalda Trumpa. To tam mogło być różne. Ale patrząc na wyniki w Stanach Zjednoczonych, mogło być pół na pół. Panie redaktorze, era prezydenta Trumpa się skończyła, zaczęła się era prezydenta Bidena. I to o prezydencie Bidenie mówimy, nie cofamy się do tyłu. Mm-hmm. I myślę, że armia amerykańska jest armią... Mówiłem o nim, mówiąc o jego ministrze zdrowia na przykład pierwszym. Dobrze. Armia amerykańska jest na pewno apolityczna i też wykonuje zadania, które zaznacza jej prezydent. No to jeśli pan tak z takim zachwytem pisze, przynajmniej w tych słowach, w mailu rozesłałem do mediów o tej prezydenturze, to jeszcze może jeden, jeśli panowie pozwolicie, cytat. Były sędzia Trybunału Stanu, profesor Grzegorz Górski, mówi tak. W obietnicach rozdawania wszystkiego za darmo dla wszystkich demokraci przelicytowali komunistów. Czy ten gest jest też takim wsparciem właśnie dla takiej prezydentury? No, mówi pan o kampanii wyborczej, więc wiem, jak wyglądają kampanie wyborcze. Poznamy po owocach każdego z polityków, który obejmuje urząd. Należy mieć nadzieję i wiarę w to, że te ważne dla nas kwestie zostaną po naszej myśli zrealizowane. No i pan przewodniczący Czerwiński. Ja się cieszę, że wspólnie będziemy realizowali na naszym terenie sympatie proatlantyckie, bo to jest polska racja stanu. I to tyle. Bardzo panowie dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę, za wymianę opinii. Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko. Marszałek województwa Marek Woźniak oraz przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński byli gośćmi Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.